Kochani, chcę dzisiaj mówić do was w takim temacie. Wiara w imię Jezus w praktyce. Generalnie nie uda mi się na pewno wyczerpać też dzisiaj tego tematu i też zachęcam generalnie, żeby wracać do nauczań, które były już nagrywane na temat w ogóle wiary w imię. Jest z tego, co pamiętam, sporo i jeśli chodzi o warsztaty wiary i jeśli chodzi o cykl z łaski przez wiarę, warto do tego wracać i przypominać sobie te rzeczy, te fundamentalne i te kolejne rzeczy, bo to jest bardzo istotne. Ja dzisiaj będę chciał się skupić na takim elemencie praktycznym, dotyczącym też jakby naszego życia. Jak to trochę odnieść, jak to wszystko ze sobą połączyć. Zacznę od tego może w ogóle, że często jakby popadamy w taki schemat. Generalnie ludzi, którzy nas otaczają, dzielimy na wierzących i ludzi niewierzących. W praktyce jednak, jakby się tak zagłębić z tym każdym człowiekiem, który twierdzi, że jest niewierzący, to bardzo szybko, po paru takich głębszych pytaniach okazuje się, że on w coś wierzy. Że to nie jest tak, że on jest niewierzący, on jest wierzący. Tak? Tylko wierzy w coś innego, tak? No, mam taki przykład, bo to też trzeba jakby szeroko pooglądać. No, okej, od wczoraj mamy jakby znowu głupawkę, jeśli chodzi o maseczki, ale powiedzmy kilka tygodni wcześniej, tylko miałem taką możliwość, że kilka dni pod rząd wracałem sobie kolejką WKD do domu i sobie patrzę czasami na ludzkie reakcje, tak? Wsiadam do tej kolejki, w takim rządku, pięć miejsc, naprzeciwko pięć miejsc, wszyscy oczywiście w maseczkach, a ja wsiadam. Wsiadam bez, wyjmuję telefon i patrzę na ludzkie reakcje. Spotykam się ze wzrokiem jednej kobiety. Jakby miała kamień pod ręką, już by mnie nie było. I patrzy, wiecie, z taką zażyłością, tak? A ja trzymam ten telefon, widzę, że już mnie... Dobrze, wyjmuję maseczkę. Powoli maseczkę zakładam, założyłem na usta. Kobieta się uspokoiła. Zaczęła się rozglądać, patrzeć w szybę, generalnie, tak, już było okej. Okay. No to mój eksperyment trwa dalej, tak? Opuściłem maseczkę z ust na brodę. I znowu to samo spojrzenie, co na początku. O co chodzi, tak? Bo mówię to trochę tak, żartuję sobie z całej tej sytuacji. Wiele ludzi, tak naprawdę, tak jak ta kobieta, ona wierzy, że ten kawałek szmaty ją uratuje. Ludzie wierzą, że to, co powie minister zdrowia, czy to, co powie WHO, to ich uratuje. Tak naprawdę to gdzieś tam staje się ich Bogiem. Wiecie, ile ludzi czeka na wiadomości? Jedni o 19, drudzy o 19:30, bo ludzie są podzieleni. Ale ten przekaz telewizji jest dla nich takim autorytetem, że oni tak tego nigdy nie nazwą. Oni nie powiedzą, że to, co mówi, że premier jest ich Bogiem, on tego nie powie. Ale w swoim życiu działa tak, że realnie ten człowiek, czy ten głos, tak, zajmuje to miejsce. Więc kluczowym pytaniem nie jest więc to, czy ludzie wierzą, tylko w co, a raczej w kogo ludzie wierzą. Kim zdeponowali swoją wiarę. Zwróćcie uwagę, szczególnie na nasz kraj. W tym kraju 99% ludzi wierzy, że istniał taki człowiek Jezus, tak? Syn Maryi. Ten mały Jezus, co urodził się w żłobie. Oni tego nie kwestionują. Są w tym wychowani od małego, tak? Pozostali, którzy to odrzucają, tak, przyjmują inne teorie generalnie i tak wszędzie gdzieś to ego jest umiejscowione w ich centrum. Ale mówię o tym, że co do zasady ludzie są wierzący. Bo tak zostaliśmy też zaprogramowani, tak zostaliśmy wymyśleni, że ten element oparcia się w ogóle na wierze, on w nas jest wszczepiony. Dobra, ale idę do tego, o czym chcę tak naprawdę mówić.
Czyli na początek kilka takich przykładów ze słowa. Później sobie to szczegółowo poanalizujemy. Dlaczego w ogóle wiara w imię Jezus? Ja uważam, że jest sporo niezrozumienia w tym temacie. Ewangelia Jana 1,12. Przeczytam tutaj może bardziej z Biblii Gdańskiej tłumaczenie, bo uważam, że jest lepsze. Lecz którykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, bo tam jest słowo dynamis, aby się stali synami Bożymi, kto jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Komu więc Jezus przekazał moc, aby stał się synem Bożym? Temu, który wierzy w imię Jego, tak? Przeczytam drugi przykład, a później będziemy sobie też sporo takich praktycznych rzeczy omawiali. Ewangelii Jana 3,18 czytamy: każdy, kto wierzy w Niego, czyli Jezusa, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak? Na podstawie tylko tych dwóch chociażby fragmentów, tak, widzimy w ogóle, jak w ogóle ważne jest prawidłowe rozumienie tego zagadnienia. Jak to jest ważne, bo tak jak powiedziałem wcześniej, 99% ludzi w tym kraju wierzy w historycznego Jezusa, że była taka postać, ale to nie to samo. To nie o tym jest mowa tutaj w tym słowie. Nie o czymś takim, że był taki człowiek, który nazywał się Jezus i był synem Maryi. Nie. Od czego zacząć? Wydaje mi się, że zacząć powinniśmy od tego, żeby w ogóle przeanalizować sobie, co to jest imię. Albo co to nie jest imię. Co to w ogóle oznacza. Imię to nie jest nazwa, jaką człowiek ma wpisaną w akcie urodzenia. To nie jest to. To jest tylko powszechne i spłycone znaczenie słowa imię, tak naprawdę służące, tak jak PESEL i inne rzeczy, jakieś takie powszechne identyfikacje. Przez lata żyjemy w czymś takim, że wydaje się, że imię to jest właśnie to coś, co jest wpisane w akcie urodzenia, później w dowodzie. W Biblii słowo imię to w ogóle słowo onoma i imię to jest cała rzeczywistość, która jest związana z daną osobą. Cała rzeczywistość. Zresztą jest takie łacińskie określenie, nomen omen, i ono mówi tak naprawdę, że za imieniem zawsze kryje się coś więcej niż tylko jego nazwa, tak? W imieniu kryje się cała informacja o człowieku, jego cechy charakteru, jego poglądy, jego usposobienie. Imię charakteryzuje osobę. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby rozumieć to szeroko. Cała rzeczywistość, która jest związana z daną osobą. Do czego nas to prowadzi? Do bardzo prostego pierwszego wniosku. Że wiara w imię to wiara w osobę. Wiara w osobę. To nie jest coś enigmatycznego. Kiedy więc mówimy o wierze w imię Jezus, mówimy o wierze we wszystko, co zrobił i co robi teraz, co mówił i co mówi teraz, co prezentował i co prezentuje teraz Jezus. Mówimy o wierze w to, kim On jest i co zrobił kiedyś i co robi teraz. To jest bardzo szerokie pojęcie. Mówimy wtedy też o wierze w Jego śmierć krzyżową. Mówimy wtedy też o wierze w Jego zmartwychwstanie. Mówimy wtedy też o wierze w Jego niebowstąpienie. Mówimy wtedy też o wierze w Jego wstawiennictwo. O wierze w dokonane przez Niego zjednoczenie nas z Nim. Mówimy też o wierze w Jego panowanie. O wierze w pełną Ewangelię. To jest bardzo ważne.
szczególnie w naszym kraju, uważam, że musimy mieć jakby czyste i głębokie rozumienie tego. Cała rzeczywistość tego, co dokonał Jezus, to jest tak naprawdę wiara w Jego imię, a nie to, że On był. Tego, że Jezus był jako człowiek, nie kwestionują nawet w ogóle niewierzący ludzie, bo na to jest masę dowodów, ale to nie o to chodzi. To nie ta wiara, że 2000 lat temu chodził człowiek o imieniu Jezus zbawia człowieka. Nie. To nie to. Więc imię, powtórzę to jeszcze raz, charakteryzuje całą rzeczywistość stojącą za daną postacią. Dam wam przykład taki z Biblii, żeby nie było. W Ewangelii Marka 5:9 Jezus pyta demona: jak ci na imię? A ten mu odpowiada: legion, gdyż nas jest wielu. On mu odpowiedział za siebie i za innych, bo przedstawił mu rzeczywistość, która za tym stoi. Zwróćcie na to uwagę. Legion, bo jest nas wielu. On wiedział, że jest ich wielu. I przedstawił rzeczywistość, która jest. Bo to imię zawsze odnosi się do całej rzeczywistości. Wiecie, religia oczywiście jak zwykle wszystko wykręca i robi z tego cyrk. W wielu miejscach na świecie, zresztą ostatnio też rozmawialiśmy na ten temat z Kerevim, kaznodzieje z uwalniania ludzi od demonów robią taki cyrk, wiecie, robią takie show, podgrzewają atmosferę. Jak ci na imię? I dopóki to imię nie zostanie powiedziane, to atmosfera rośnie cały czas. Ale co do zasady, z demonami się nie gada, tylko demony się wyrzuca. Bo demony nie są partnerami do rozmów z nami. To w ogóle jest niższy gatunek, pokonany gatunek. To nie jest partner do rozmowy, tak? Jezus nie powiedział: demony po imieniu wyrzucać będziecie. Jezus powiedział: demony wyrzucać będziecie. Wiecie, jest różnica między identyfikacją demona, bo to jest jasne. Demona namierzasz, przychodzi słowo wiedzy, tak? Namierzasz, uderzasz w niego. Ale to nie oznacza, że teraz na podstawie tego słowa, które przytoczyłem z Ewangelii Marka, że robi się religijny cyrk i dyskutuje z demonami. Tak obrazowo, tak jak powiedziałem wcześniej, że imię to nie jest to, co mamy wpisane w dowodzie. Dam przykłady takie z naszego życia świętego. Moja żona w dowodzie ma wpisane Julita. Ale odkąd się narodziła na nowo z Bożego Ducha, ona dla mnie nie jest Julita. Ja mam ją wpisaną w telefonie od początku, jako Wiktoria. Bo Wiktoria to zwyciężczyni. Julita, wiecie, jak to historia powstania jej imienia. Idzie jej ojciec zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego córkę o imieniu Małgorzata. Spotyka jakiegoś znajomego i mówi: jak dasz córce na imię? Małgorzata. A nie Julita? Daj Julita. Poszedł tam Julita. Cała głębia, zrozumcie, to dzisiaj zostało tak jakby spłycone, sprowadzone do tego miejsca. Ze mną było podobnie. Mam na imię Michał, miałem mieć Łukasz, tak? Ale też w ostatniej chwili ktoś zmienił zdanie. To nie ma znaczenia, w tym jakby nie ma żadnej głębi. Ja ją mam wpisaną jako Wiktoria, zaraz wam to wytłumaczę. Wytłumaczę wam to szerzej, bo uważam, że to jest w ogóle jakby istota zagadnienia. Ona ma mnie wpisanego jako Rocky. Wiecie dlaczego? Rocky to skała, a ja jestem skałą chrystusową, jestem stały jak płas. Jak jest Bóg, który jest skałą. Nie mówię o tym dlatego. I ostatnią rzeczą, którą bym chciał, żeby to wywołało, to jest upawka w nadawaniu sobie imion. Czy dostałeś już, bracie, objawienie, jak Bóg dał ci na imię? Nie o tym zupełnie mówię. Chcę wam powiedzieć coś, co uważam, że jest bardzo ważne.
Masz takie imię, w jakiego Boga wierzysz. Amen. Takie mamy imię, przyjaciele. Takie mamy imię. Zrozumcie. Michał, to się skichał. Był sobie Michał, uwierzył w imię Jezus i się skichał. Umarł. I narodził się Roki. Amen. To jest bardzo ważne, bo to nie są słogady. Słuchajcie, ja w to naprawdę wierzę. Jak biorę telefon i dzwonię do mojej żony i nawet do głowy nie przyjdzie, żeby w kontaktach szukać Julita. Ja już nawet takiej myśli nie mam. Automatycznie biorę, jak nie mam jej w historii tutaj blisko, to wbijam Wiktoria. To nawet ani razu nie miałem takiego zawahania. Bo to zwycięszczenie jest. Ja ją tak postrzegam. Powtórzę więc jeszcze raz. Mamy takie imię, w jakiego Boga wierzymy, bo jesteśmy z Nim zjednoczeni. I teraz zobaczcie, jakie to jest tak naprawdę rozciągające, bo możesz iść na spotkanie, podajesz komuś rękę, wszyscy się przedstawiają, Karol, Magda, Józef, żyjący w Chrystusie. Z Nim bowiem żyjemy, w Nim bowiem żyjemy i w Nim się poruszamy. Tak? Idziesz dalej. Z Chrystusa wzięty. Z Chrystusem zjednoczony. Poważnie. To jest pytanie, czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy, że mamy takie imię? Imię. To jest rzeczywistość. Rzeczywistość Jezusa, naszego zjednoczenia z Nim. W Chrystusa zanurzony. Moje imię. Ciekawe, jak mnie wczoraj na tej organizacji zapytali policjanci, jak się nazywam. W Chrystusa zanurzony. Przyjaciele, to są nasze imiona. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście porozważali sobie ten temat, pooglądali się generalnie w tym. Wrócili do tego. Zastanowili się, jakie macie imię. Pamiętając, że masz takie imię, w jakiego Boga wierzysz. Pójdę krok dalej. Bo lubię to. Wierzycie, że jesteście zjednoczeni z Bogiem? I nienawidzimy religii, prawda? Nienawidzimy, dobrze. Czy zatem wierzycie, że macie na imię Jezus? Tak. Amen. To mega ważne. Jeśli jesteś z Nim zjednoczony, to masz jedno imię. Jedno imię. Jedno imię. Więc to nie jest Julita, ja nie jestem Michał. To zupełnie zmienia perspektywę. To zupełnie inna rzecz. Wiecie, oczywiście, religia mówi tak, że to arogancja i pycha, że jak Lucyfer czynisz się równy Bogu, chcesz zająć Jego miejsce, tak? Ale to jest pełna Ewangelia. To jest tak naprawdę jeden z zakresów wiary w imię Jezus. Wiary w imię Jezus. Rzeczywistości, która się dokonała. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego zjednoczenie nas z Nim. To praktyczna wiara. Wielu ludzi mówi tak, wierzę w zjednoczenie z Nim, ale jakby miało powiedzieć, że ma na imię Jezus, uważaliby, że to profanacja, to duchy religijne. Bo my jesteśmy duchami, tak? Nie jesteśmy popełniającymi błędy swoimi duszami, tak? Nie jesteśmy naszymi ciałami, tak? Jesteśmy duchami, który jest zjednoczony, a zjednoczony to połączone na zawsze w jedno. Połączone na zawsze w jedno z Twoim Bogiem. Więc jeśli jesteś zjednoczony, to macie jedno imię.
I teraz tak, to nie powoduje, że Jezus przestaje być twoim Panem i twoim Zbawicielem, twoim Bogiem, bo ty wiesz, co jest źródłem tego. I wiesz, kim On jest. Rozumiesz, co takiego dokonało się. Ale też rozumiesz, jakie skutki niesie to do twojego życia. Dopiero takie spojrzenie powoduje, że człowiek może skutecznie realizować na ziemi mandat, który nam Jezus powierzył. Każdy element ograbienia się z tego powoduje, że ta służba, czy to życie nasze nie jest skuteczne. Nie jest skuteczne. To jest coś, co zostało nam dane. To jest coś, co mamy. W ramach tego zjednoczenia z Nim. W ramach wiary w Jego imię. Więc wiara w imię Jezus to wynikająca z wiary, zjednoczenie z Nim, wiara w Jego pełnomocnictwo dla ciebie dzisiaj. Że użyję takiego bardziej prawniczego sformułowania. Pełnomocnictwo. Ty występujesz jako posłany przez Jezusa z jednej strony, a z drugiej strony jesteś z Nim nierozerwalnie zjednoczony. Wiecie, jak się człowiek na tym tylko zatrzyma, czyli tak, jestem przez Niego posłany. Z drugiej strony jestem z Nim nierozerwalnie złączony. Czyli gdzie ja pójdę, tam On musi być. No nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Musi być. Wszędzie. I teraz zobaczcie, jaka siła i moc za tym stoi. Tylko na tym, żeby zostać w tym miejscu, uwierzyć w te proste prawdy i wdrożyć je w życie, jakaś siła i moc na tym stoi. Gdzie tu miejsce na lęk? Gdzie tu jest miejsce na lęk? Posyła cię Jezus. Jesteś z Nim nierozerwalnie złączony, zjednoczony. Co ci się może stać? Nic. Nic. Przecież to do Jezusa należy absolutna władza i absolutna moc. Do Jezusa. I teraz, żeby dobrze to może zobrazować, tak? Człowiek, który rodzi się na nowo z Bożego Ducha, ma podpisany przez Boga papier. Papier. Że jesteś Jego przedstawicielem, jesteś Jego dziedzicem tutaj na tej ziemi. Pełnoprawnym. W rzeczywistości duchowej wszyscy ten papier widzą. Że ty jesteś tym pełnomocnikiem. Że ty jesteś tym dziedzicem. I teraz to od ciebie, od każdego z nas zależy, czy używamy tego papieru. Tylko teraz, żebyśmy to dobrze rozumieli. Jeśli nie używasz tego papieru, to znaczy, że w praktyce nie wierzysz w imię Jezus, bo to, o czym mówię, co dotyczy ciebie, zawiera się w imieniu Jezus. To się zawiera. Wiara w imię Jezus w praktyce. Człowieka narodzonego z Bożego Ducha, świadomego zjednoczenia z Nim, to świadomość tego, że jesteś z Nim wszędzie, nierozerwalnie złożony. Tutaj masz papier, cała rzeczywistość duchowa widzi papier, że ty jesteś pełnomocnikiem Boga Najwyższego na tej ziemi. To ważne. Rozważajcie to na spokojnie. Dobrze się jest zatrzymać i nie śpieszyć też na takich informacjach, dopóki... Jeśli masz jakiś niepokój w tym temacie, wróć do tego. Zatrzymaj się na tym. Gwarantuję ci, że prawidłowe zrozumienie
ciebie w tym. Czyli tej praktycznej wiary w imię Jezus, jakie to ma skutki dla ciebie, całkowicie jakby zmieni jakby twoją perspektywę. Pewne rzeczy w ogóle nie będą w stanie cię w jakikolwiek sposób dotknąć, nawet zbliżyć do twojego umysłu. Nie będą w stanie cię opresjonować. Bo w ogóle sama opresja już nie będzie miała żadnej wagi. W Ewangelii Łukasza 1,49 jest powiedziane, że święte jest imię Jego. To bardzo ważne. Jego imię jest święte, czyli inne. Inne niż wszystko to, co ziemskie. Wszystko to, co światowe, tak? I skoro Jego imię jest inne, to Twoje imię też jest inne. Kiedy świat próbuje na Ciebie napierać, przypomnij sobie, jakie masz imię. Twoje imię jest inne. Inne. Jest święte. To nie ta liga duchowa. To w ogóle nie ta przestrzeń. Co jeszcze o imieniu chcę powiedzieć? W Ewangelii Jana 5,43 Jezus mówi tak. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego. Jezus mówił też dalej, że wykonuje dzieła w imieniu Ojca Jego. W Jego rzeczywistości. Jezus cały czas poruszał się i porusza w rzeczywistości Ojca, w Jego imieniu. Dlatego też jest powiedziane w Kolosan 1,19, że w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. On przyszedł na ziemię i poruszał się w rzeczywistości Ojca. Dalej w Ewangelii Jana 17,6, w trakcie modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, Jezus mówi i objawiłem im, objawiłem ludziom imię Twoje, Ojcze, objawiłem im całą rzeczywistość, która stoi za Tobą. Objawiłem im to swoim życiem tutaj. Objawiłem im rzeczywistość związaną z Tobą. Życie i służba Jezusa, tak, pokazały imię, czyli osobę, rzeczywistość, naturę Boga, Ojca naszego. I zobaczcie, dalej Jezus modlił się, abyśmy zostali zachowani w imieniu Ojca. Modlił się o to w trakcie tej modlitwy arcykapłańskiej, tak? Jezus modlił się wiedząc, że Ojciec zawsze Go wysłuchuje, tak? To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli po kolei, tak? Jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, tak? Mamy jedno imię. Poruszamy się w Jego rzeczywistości. On przyszedł, prezentował rzeczywistość Ojca. Czyli tak naprawdę poruszamy się w boskiej rzeczywistości pod warunkiem, że nie damy się oszukać. Że nie damy się wybić z tego rytmu. Pod warunkiem, że nie pójdę na spotkanie i nie powiem: Michał, grzesznik zbawiony z łaski. Bo to się tu nie mieści. To się tu nie mieści. Mówię o czymś zupełnie innym. O wejściu w zupełnie inną przestrzeń. To fajnie porozważać. Pogłaszaj dzisiaj dom. Jestem zjednoczony z Jezusem. Pogadaj tak przez pół dnia. Skoncentruj się na Nim i mów tak. Z Ciebie jestem wzięty. W Tobie się poruszam. W Tobie żyję. Dziękuję Ci, że mam na imię Jezus. Dziękuję Ci. To dzięki Tobie. To dzięki Tobie. Dziękuję Ci za taki plan zbawienia. To bardzo ważne, kochani, bardzo ważne to jest. Praktyka naszego życia i naszej służby. W Ewangelii Mateusza 19,29 czytamy: i każdy, kto by opuścił domy,
albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stąd ktoś tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Ja nie będę teraz tego rozszumokowywał, kiedyś to też już robiłem, a propos tych symboli, co to oznacza, bo to nie jest tylko takie rozumienie dosłowne tego słowa, ale to jest kilka prostych zasad i prawd. Im większa wiara w imię Jezus, tym większy sukces. Im większa wiara. Otrzymujesz stokroć tego, co poświęcisz dla Jego imienia. Dlaczego? Bo nie mówimy tutaj o uczynkowości. Mówimy tutaj o tym, że Ty wierzysz w to. Ty wierzysz i zostawiasz za sobą z tyłu świat, a łaska Boża gwarantuje Ci sukces. Gwarantuje Ci sukces. Na podstawie Twojej wiary, że przez wiarę wyłamujesz się z tego systemu, tak? Dla tej rzeczywistości, która tak naprawdę jest dla Ciebie po ludzku niedotykalna. Masz tylko wiarę w to. To, czym mówię teraz, tego się można uchwycić tylko wiarą. Tylko wiarą. Codzienność puka z każdej strony i mówi, że jest inaczej. Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w rzeczywistość. To częste tłumaczenia to są chrzcząc je. I ludzie myślą, że jak się do wanny kogoś wsadza, to trzeba powiedzieć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To słowo zupełnie czego innego dotyczy. Zanurzając je w rzeczywistość Ojca, pełnię rodziny, Syna, pełnię zbawienia i Ducha Świętego, pełnię mocy. I to jest cel życia każdego w praktyce wierzącego w imię Jezus. Cel życia. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Zanurzcie ich w tą rzeczywistość. Ale żeby zanurzyć w tą rzeczywistość, to my się musimy w niej poruszać. Musimy się poruszać w rzeczywistości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ona jest nam dana. Zgodnie z tym, co przytaczałem wcześniej. Dzieje apostolskie 3:16. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło imię Jego tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Ten człowiek uwierzył w imię Jezus i to ta wiara udrożniła kanał przepływu Bożego uzdrowienia do jego życia. Uwierzył, tak? Widzimy tu kolejną zasadę duchową. Dzieje apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to słowo dotyczy zarówno zbawienia w kontekście pójścia do nieba, jak i w kontekście zwycięskiego życia tutaj na ziemi. Jeśli człowiek narodzony z Bożego Ducha nie wierzy w imię Jezusa, tak jak powiada Pismo i tak jak przytaczam to do dzisiaj, to w praktyce nie osiąga pełni zbawienia na ziemi. Jakichś elementów się pozbawia, jakaś część jego dziedzictwa przekazana mu przez Jezusa wskutek jego śmierci, wskutek jego zmartwychwstania, tak? Pozostaje poza jego zasięgiem. To bardzo proste. Wrócę do tego poziomu. Grzesznik zbawiony z łaski pewnych rzeczy nie dosięgnie. Jest sufit, który jest nie do przeskoczenia. I to jest mega ważne w życiu każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha, aby prawidłowo zrozumieć, aby ta wiara w imię Jezus to nie była takim sloganem,
że ktoś idzie w Polsce, potyka się o krawędź, o Jezu, jestem zbawiony. To bzdura jest. To nie jest wiara w imię Jezus. Te wszystkie medaliki pokazywane, ale ja mam tutaj, wiem, że ktoś był, to nie ma żadnego znaczenia. Jezus Maria to chyba najczęściej używany zwrot w tym kraju. No i co z tego? To nie jest wiara w imię Jezus. Może ktoś to chwilę mówi, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Widzi, jest lęk? Wiesz, jest taka sytuacja, lęk, o Jezu. Przecież to jest odwrotna rzecz. Lęk. Lęk został pokonany. Wiara w imię Jezus to wiara w panowanie nad każdym lękiem. Takich parę zagadnień jeszcze z tym związanych. Władza w imieniu Jezus. Obszar władzy. W objawieniu Jana 1,18 Jezus mówi tak. Jestem żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. Ten, kto ma klucze, ten dysponuje władzą. Tak jak ten, kto ma pilota w domu. Ten, kto ma klucze, dysponuje władzą. Jezus ma klucze śmierci i piekła. To ważne, żeby się nie śpieszyć nad pewnymi sformułowaniami. Żeby słowo zmartwychwstał miało szeroki, pełny wydźwięk w naszym życiu. Pokonał śmierć. Pokonał ją. Ma klucze śmierci. Śmierć już nic nie może. On zmartwychwstał. Ma klucze. Tu nie ma żadnej niespodzianki. Tu nie może się zdarzyć coś, co jest jakaś zaskakującego. A może jest inna opcja? Nie. Byłem umarły, a żyję. Mam klucze śmierci i piekła. Uwierz, Kościele. Uwierz, że mam. W innym miejscu Jezus mówi tak. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie. W innym z kolei mówi, w imieniu moim uzdrawiać będą, wyganiać demony. Czyli w całej tej rzeczywistości z nim związanej. Kiedy rozważasz tą rzeczywistość, kiedy wierzysz, że w niej jesteś, kiedy wierzysz, że uczynki Jezusa są ci przypisane, że Jego pozycja też, to z tego miejsca uwalniasz tą moc i usługujesz. Zapisałem sobie kiedyś słowa naszego starszego brata Kenyona, który napisał tak. Gdyby tylko nasz umysł pojął, że Jezus obezwładnił szatana i pozbawił go zbroi, no bo rozbrojenie ziemskie władze, zwierzchności i panowania, gdybyśmy zrozumieli, że choroby są sługami tegoż człowieka, Jezusa, i że na Jego głos muszą odejść, łatwo byłoby nam żyć w sferze zmartwychwstania. To jest ważne. To jest ważne. W ogóle rozważanie zmartwychwstania, rozważanie imienia Jezus w praktyce, co to oznacza wierzyć w to imię, kiedy się zderzamy z jakąkolwiek przeciwnością, trudnością w naszym życiu, czy w życiu kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy. To jest mega ważne. Zobaczcie, bo to jest taka esencja teraz. Wszelka władza i moc, która była w Jezusie, jak czytacie to w Ewangeliach, tak? I to się pięknie czyta, to ta wszelka władza i moc spoczywa w Jego imieniu. Bo w tym imieniu zawiera się cała Jego osoba. W tym imieniu jest więc ta cała władza i moc. I teraz co robi Jezus? A Jezus przekazał to imię, swoje imię Kościołowi. Idźcie i czyńcie. Mam absolutną władzę i absolutną moc.
idźcie i czyńcie. Tu macie papier. Duchowy papier. Rzeczywistości duchowej. Na podstawie tego papieru. Egzekwujecie wszystko. I teraz kolejna rzecz, która jest bardzo ważna z tym związana. To Kościół jest dysponentem imienia Jezus na ziemi. Kościół. Kościół. Jezus wszystko zrobił. Zostawił nam petardę. Całkowite dziedzictwo. Całkowicie pełnomocnictwo. I mówi: macie. I teraz od nas, przyjaciele, zależy, co z tym zrobimy. Chcę wam jeszcze... Teraz mam takie dwa przykłady, bo to jest takie bardzo praktyczne. Jest ogromna różnica. Ogromna. Wierzyć, że grzech został ci wybaczony, a tym, że w imieniu Jezus, a jesteś w tym imieniu, panujesz nad każdym grzechem. Łapiecie tą różnicę? Ogromna różnica. Czy grzech został wybaczony? Został wybaczony. I to jest pewien poziom rozumienia rzeczy. Ale kiedy zaczynasz realnie wierzyć w imię Jezus, w rzeczywistość wszystkiego, co się dokonało, na krzyżu, wskutek zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, tak? Zaczynasz rozumieć, że ty, dysponent imienia Jezus na ziemi, panujesz nad każdym grzechem. To zmienia perspektywę. Nie boisz się grzechu. Bóg mi wybaczy, Bóg mi wybaczy. Tylko grzech nie ma do ciebie dostępu. Idziesz jako władca. Idziesz jako Pan. Grzech. Co grzech? Wo! Idziesz, jak władca idzie pewnym krokiem, to przeciwnicy uciekają. Ty idziesz, a grzechy uciekają. Bo nie jest to batem dostać w plecy. To jest ogromna różnica. Tak samo jak ogromną różnicą jest wierzyć w to, że Bóg uzdrawia chorych, a tym, że w imieniu Jezus panujesz nad każdą chorobą. Czy Bóg uzdrawia chorych? Oczywiście, że uzdrawia chorych. Znaczy uzdrowił chorych. 2000 lat temu, jeśli mamy być precyzyjni. Tak? Ale wierzymy w takiego Boga. Ale jest różnica wierzyć, że w imieniu Jezus, który jest również twoim imieniem, z którym jesteś nierozerwalnie związany na wieki, w swoim duchu, bo jesteś tylko duchem, panujesz nad chorobą. Panujesz. Panujesz. Przyjaciele, podchodząc z tej perspektywy do swojego życia, czy do usługiwania komukolwiek innemu, pewne pytania, czy pewne wątpliwości na zasadzie: o, nie wiem, czy jak położę ręce, to się zadzieje, czy to się nie zadzieje. Pewne rzeczy już nie mogą do ciebie podejść. Nie mogą do ciebie podejść. No bo jak? Jak uwierzyłeś tą prostą prawdę, że w imieniu Jezus panujesz nad chorobą, to gdzie tu jest miejsce na jakąkolwiek wątpliwość, na jakąkolwiek sytuację? Dlatego tak ważne jest, żeby rozważyć dokładnie i znać życie Jezusa, znać Jego dzieło, znać tą potęgę i rozważać, co to jest ta wiara w Jego imię. Dzisiaj wiara w Jego imię, tak, to oznacza, że ty dysponujesz tym imieniem. Ty. Zobaczcie, gdy chory człowiek przed świątynią poprosił Piotra i Jana o jałmużnę, to jest historia z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, Piotr odpowiedział: to, co mam. To jest mega ważne, takie proste rzeczy. To, co mam. Żeby tak powiedzieć, trzeba mieć świadomość tego, co się ma. Świadomość. Trzeba zatrzymać się przez chwilę na tym pułapie, rozważać, co mam,
tak? Wbić to w siebie, uwierzyć i lecieć z tym. On wiedział, że ma wiarę w imię Jezus i wiarę w życie, które płynie z imienia Jezus, tak? To, co ma, to ci daje. Wstawaj. Wstawaj. Uwierz w imię. W to, co Jezus robił wcześniej na jego oczach. I to, co wykonało się później. Zmartwychwstanie, niebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. On w to uwierzył. To, co mam. To, co mam. To jest mega ważne. Po pierwsze, więc wiedział, co ma, a po drugie, używał tego, tak? Uwielbiając w ten sposób imię Jezus. Kolejny taki punkt, panowanie nad demonami. W Ewangelii Łukasza 10:17 uczniowie odkryli, jakże ważną prawdę, mówiąc do Jezusa: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. No oczywiście, że są. Jeśli boisz się diabła lub boisz się demonów, pamiętaj, że masz ten dokument z nieba, że w imieniu Jezusa masz władzę nad każdym demonem. Nad każdym demonem. Kiedy on powiedział: w imieniu moim demony wyganiać będą, co to oznacza? To on, jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, wystawił ci imienny akt władzy. Ty, jako Jego Kościół, jako zjednoczony z Nim, masz imienny akt władzy, którego nie widzisz po ludzku, ale który oddaje ci całkowitą władzę nad demonami. Jesteś w Jego imieniu. I teraz diabeł cały czas będzie robił tak, żebyśmy jako Kościół patrzyli w tym, co widzialne. Bo w tym, co widzialne, tego dokumentu, w cudzysłowie, ty nie widzisz, ale cała rzeczywistość duchowa go widzi, łącznie z demonami. Dlatego próbują oszukać człowieka, żeby się zatrzymał. Jesteś pełnoprawnym przedstawicielem i dziedzicem. Masz władzę imienia Jezus. To jest potężne imię, z którym jesteś zjednoczony. Tu nie ma, a ten demon wyjdzie czy nie wyjdzie. Czy jakiś demon ma większą władzę niż imię Jezus? Nie ma żaden. Nie ma żaden. Wierząc w praktyce, w imię Jezus, jeśli podchodzę kogoś uwalniać od demonów, nie zakładam nawet, że demon nie wyjdzie. Amen. My, wyganiając demony, nie toczymy teraz walki z diabłem. Tu nie ma żadnej walki. To jest egzekwowanie władzy w imieniu Najwyższego Władcy. Egzekwowanie władzy. Jest Pan Panów i Król Królów, tak? Idę, stoję, uwalniam od demonów i tutaj stoi wielki dokument, to jest. Ja czasami mam taką projekcję, jak, ja nie wiem, oglądam jakieś filmy historyczne. Anglia, Szkocja, żyją sobie jakieś tam ludzie, jakaś wioseczka, ktoś przyjeżdża na koniu, dekretem króla, wszyscy głowy spuszczają. Możesz mieć skupisko demonów, przychodzisz dekretem Pana Panów i Króla Królów. I demony co? Łeb pod topór. Władza. Trzeba więc, przyjaciele, bo mówię o tym dlatego, że żeby zająć jakby odpowiednie miejsce, to miejsce rzeczywistości ducha, Ducha zjednoczonego z imieniem Jezus. To nie jest jakiś półśrodek, jakieś pół drogi. Powiedziałem wam to wcześniej. Jezus przyszedł, pokazał rzeczywistość Ojca. Działał w rzeczywistości Ojca. I w tą rzeczywistość On nas zanurzył, On nas wtopił. To jest to wielki ten plan zbawienia i ta siła w ogóle, która jest w Kościele. My nie możemy, wiecie, budować tej hierarchii na takiej zasadzie, że jest tak, jak religijnie, wiecie, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i grzesznik zbawiony z łaski. Bo to jest
jakiś tylko element. 5-10% rzeczy jesteśmy w stanie maksymalnie w ten sposób tutaj przeżyć, ale pewne rzeczy nawet nie powąchamy, nawet nie dotkniemy, bo z tego pułapu ich nie ma. A jeśli chodzi o ten cel, żebyśmy szli, zanurzali, tak, to wiele rzeczy nie zrobimy. Jeszcze jeden z takich obszarów, modlitwa. Bo to też jest mega ważne. W Ewangelii Jana 14:13 Jezus mówi tak. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim. Czyli zanurzając się w rzeczywistość życia, śmierci krzyżowej, zmartwychwstania Jezusa, dalej w rzeczywistość swojego nowego narodzenia, dalej w rzeczywistość zjednoczenia z Nim. Kiedy z tej perspektywy będziemy się modlić, wierząc, co się dokonało na krzyżu, jaka jest siła nowego narodzenia naszego, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, stojąc w tym miejscu, jeśli o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, uczynię to, spełnię to. To jest miejsce realnej skuteczności, miejsce realnej wiary w imię Jezus. Ktoś powiedział, że ta obietnica Jezusa to jest taki czek in blanco, ja myślę, że nawet jest taki weksel in blanco, bo on się zobowiązuje, tak, do tego, że spełni, aby imię Ojca było uwielbione. Ale tu kompletnie nie chodzi o to, wiecie, co czasami też marginalnie wszyscy robimy, tak, modląc się, mówiąc w imieniu Jezusa. Można 1000 razy powiedzieć w imieniu Jezusa, ale jeśli nie będzie to poparte wiarą w imię Jezus, w tą rzeczywistość, która za tym stoi, w Jego zmartwychwstanie, w Twoją pozycję wynikającą z nowego narodzenia, to nic z tego nie będzie. Po jakimś czasie przyjdzie frustracja i kolejne religijne teorie. Jak wytłumaczyć coś, że czegoś nie ma? Przecież modlę się 10 lat w imieniu Jezusa. Chodzę i klepię w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ale zatrzymałeś się chociaż na chwilę, rozważyłeś, co to dla Ciebie oznacza w imieniu Jezusa przychodząc? Jaka jest Twoja pozycja w tej modlitwie? Więc tu nie chodzi o regułkę w imieniu Jezusa, tylko o Twoją świadomość, Twoją wiarę. W Jego osobę, moc, władzę, Twoje zjednoczenie z Nim. I to, że to Ty dzisiaj jesteś Jego pełnomocnikiem i, co bardzo ważne, jak jesteś pełnomocnikiem i jesteś zjednoczony, to masz tę samą moc i tę samą władzę, bo dostałeś od Niego odpowiednie papiery. Ta sama moc i ta sama władza. Dlatego Kościół jest dysponentem imienia Jezus i dlatego tu nie ma miejsca na niedowiarstwo. Bo jeśli religijnie będziesz chciał podejść, ale nie, no nie, żeby nie było tak, że jestem tu się czynię równy Bogu i powiem, no to Bóg 100%, no to ja też dużo, ale trochę mniej, tak z 90%, tak? To tych 10% nie dotkniesz i pewnych rzeczy w życiu nigdy nie zrobisz przez te 10%. Bo to On to wymyślił. To On tak chciał. Ja idę. I to jest doskonały plan. To jest rozwiązanie. Teraz Wy dysponujecie moim imieniem. Dysponujecie moją władzą, moją mocą. Idźcie i czyńcie. Idźcie i czyńcie. Uwierzcie w moje imię. Przecież wróćmy do tego, co powiedziałem na początku. Gdzie jest to słowo? Lecz którykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Syn Boży. Jakby to nie było tu wyjaśnione, zjednoczone z Nim. To jest potęga, to jest petarda. Wiara w imię Jezus, w całą rzeczywistość, która Jego dotyczy, to jest rozwiązanie na każdy problem. Na każdą niesprzyjającą okoliczność. Jezus powiedział w trakcie swojej modlitwy: Ojcze, dziękuję, że mnie wysłuchałeś i wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Kiedy poruszasz się w imieniu Jezus, w imieniu Jezus, kolejny raz powtórzę, czyli w tej rzeczywistości,
rozważając, co się wykonało, zmartwychwstanie, swoje nowe narodzenie, zjednoczenie z Nim. Kiedy poruszasz się w tym imieniu, zawsze jesteś posłuchany. Zawsze. To są prawidła Boże, to są zasady, które On sam wskazał. Dziękuję Ci, że wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Kiedy czytam sobie biografię czy świadectwa ludzi, którzy przez wiele lat chodzili z Bogiem, sporo z nich podsumowuje swoje życie tak, że wskazywali, że każda ich osobista modlitwa, osobista, czyli taka, na którą mieli wpływ, nie byli ograniczeni na przykład ludzką wolną wolą, że ona została wysłuchana. Kiedy oni pojęli istotę imienia Jezus, siłę tego imienia Jezus do ich życia, do tego, jak dzisiaj to stosować, czyli że każda, wiecie, to jest budujące. 40, 50 lat ludzie służący mu, każda moja modlitwa. No bo tak jest, bo nie ma inaczej. Tylko trzeba jakby zrozumieć, odkryć, wejść na ten poziom i nie dać się oszukać i z niej zepchnąć, tak? To samo, zobaczcie, bo to są praktyczne rzeczy. Wiara w imię Jezus dotyczy też modlitwy zgody. Znowu, bez względu na wszystkie regułki, jakby do tego nie podszedł, jakby to nie opakował, jeśli tam się modli dwóch, jeden się spodziewa zwycięstwa, a ten, który się spodziewa zwycięstwa, no to jest wiara w imię Jezus, bo to jest zwycięzca, a drugi się spodziewa porażki, to ten drugi wierzy w inne imię. I tu jakby tego nie nazywać, oni mogą stać razem w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Tu nie ma zgody. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy. Jeśli spodziewasz się porażki, to inne imię wzywasz w tym temacie. Nie ma żadnej zgody. To są praktyczne rzeczy. Praktyczne rzeczy. Nie możemy się gdzieś tam poszukać nigdy i iść w stronę, wiecie, jakiś tam budowania religijnych rytuałów. Tak podsumowując, powoli, może nawet nie powoli, Jezus zdobył swoje wielkie imię, tak? A jest mowa, że jest to największe, najpotężniejsze, najznamienitsze imię, tak naprawdę na trzy sposoby. Ja bym tak tu szybko podał, możecie sobie zanotować i później to przeanalizować. Pierwsze, przez swoje pochodzenie, to jest imię odziedziczone po Ojcu, i to jest w Hebrajczyków 1,4. Drugie, przez nadanie, to jest Filipian 2,9. I trzecie, przez swoje wybitne dokonania, czyli przez zmartwychwstanie. Przez swoje życie, swoją służbę i swoje zmartwychwstanie. No i o tym chociażby możecie poczytać Efezjan 1,20-21. W naszym przypadku już wygląda to trochę inaczej. Dostajemy te imię przez swoje pochodzenie, czyli poprzez nasze nowe narodzenie. Narodzenie z Bożego Ducha, tak? I przez nadanie przez Boga. Nic nie musimy już dokonywać. To jest cała ta siła tego, cała ta petarda, że dostęp do tego imienia, tak? Nie zależy w tym momencie jakby od naszych jakby uczynków. Dostaliśmy je z łaski, za darmo, ale bierzemy tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę. Inaczej tego dosięgnąć nie można. I my mamy po prostu używać jako Kościół, jako dysponenci, mamy korzystać z tego imienia. Wykorzystywać to imię, kiedy służymy na ulicach, wszędzie. Kiedy prezentujemy imię Jego. My prezentujemy imię Jezus w praktyce. I teraz świadomość tego wszystkiego. Mocy, władzy, pozycji duchowej, uprawnienia. To są potężne rzeczy, które muszą temu towarzyszyć. Bo na zachwianie w tym temacie będą przychodziły demony niedowiarstwa. Duchy kłamliwe, które będą pokazywały ludzkie koncepcje, ludzkie strategie. Musimy to dobrze rozumieć, dlatego w ogóle zachęcam Was, żebyście sobie wrócili do tego jeszcze, żebyście sobie to na spokojnie przeanalizowali. A na koniec powiem tak, taką prostą receptę. Chcesz być szczęśliwy zawsze? Tak. Zawsze. Tak. Recepta jest w Ewangelii Łukasza 13,35.
błogosławiony, czyli uszczęśliwiony, który idzie, chodzi w imieniu Pańskim. Uszczęśliwiony, przyjaciele, tym zakończę. To jest, to w tym imieniu, bo się mamy praktycznie poruszać. Mamy w tym chodzić, żyć. I będziemy wszyscy bardzo szczęśliwi. Amen. Amen. Amen.